Yorkshire, England. Yorkshire, Anglia, rok 1738. Dziesięcioletni chłopiec wspina się na szczyt wzgórza. To początek podróży, która miała zmienić świat. Ten chłopiec miał podjąć trzy wielkie wyprawy i przesunąć granice brytyjskiego imperium do krańców ziemi. Wielu widzi w nim bohatera, inni łajdaka. Wyjaśnijmy, chłopiec miał zostać największym podróżnikiem i odkrywcą w historii, kapitanem Jamesem Cookiem. Potrafił prawie wyczuć węchem, gdzie za horyzontem kryje się ląd, i wiedział, dokąd płynąć. Był urodzonym żeglarzem. Był skromny, ludzki i racjonalny. Był bohaterem swoich czasów, bohaterem oświeconym. Był człowiekiem nauki. Był jedną z największych sław świata Zachodu. Wszyscy chcieli poznać Cooka od cara Rosji po króla Anglii. Gdy zginął, Brytyjczycy uczynili z niego symbol potęgi imperium. Ale po latach jego dziedzictwo miało zostać ocenione z innej perspektywy. Krytycy mówili o bezlitosnym zdobywcy i brutalnej stronie imperium. O starciu obcych kultur, w której przegrani płacili najwyższą cenę. Cook przybył z armią. O Jamesie Cooku dowiedziałam się w szkole, tak jak wszyscy. Początkowo mnie nie zainteresował. Propagandowa postać dawnego imperium, szlachetny bohater, który odkrył Australię, Nową Zelandię i wykreślił mapy większości Pacyfiku. Lecz pewnego dnia przeczytałam o jego innej stronie. O tej kobiecie ukrytej w cieniu oficjalnego portretu. O jego żonie Elizabeth Cook. Oto jedyny portret tej niezwykłej kobiety. W ciągu 16 lat małżeństwa Elizabeth i James spędzili ze sobą łącznie zaledwie 4 lata. Mieli 6 dzieci. Elizabeth pochowała je wszystkie sama. Przeżyła męża o 56 lat, lecz tuż przed śmiercią, w wieku 93 lat, zrobiła coś dziwnego. Spaliła wszystkie listy od Jamesa. Prywatne życie jednego z najbardziej znanych ludzi poszło z dymem. Czego moglibyśmy dowiedzieć się z tych listów? Co chciała ukryć Elizabeth? Taki był początek podróży, mającej na celu poznanie prawdziwego Jamesa Cooka i sprawdzenie, czy historia mówi nam o nim całą prawdę. I po to, aby spróbować odkryć siły, które kryły się za jego geniuszem. Obsesje i odkrycia kapitana Cooka. Obiecujący młodzieniec. Warto zacząć poszukiwania tam, gdzie urodził się James Cook. Z dala od morza, na wrzosowiskach Yorkshire w północnej Anglii. Witaj, Cliff. To ty szukasz kapitana Cooka? Cliff Thornton, przewodniczący Towarzystwa Kapitana Cooka, pokazuje mi okolicę, która ukształtowała jego charakter. Historia Cooka zaczyna się w wiosce Marchon, w której w dwupokojowym chłopskim domu 27 kwietnia 1728 roku urodził się James. Gdy chłopiec miał 8 lat, rodzina przeprowadziła się do pobliskiego Great Ayton, gdzie jego ojciec został zarządcą majątku Airy Home, należącego do lorda Thomasa Scottowa, który miał się zainteresować losem młodego Jamesa. Najpierw kościół, do którego uczęszczali Cookowie.
Tu brała ślub siostra Jamesa i tu pochowano czworo jego braci i sióstr. Gdy się wie, jak patrzeć, plan tego wiejskiego kościółka daje nam doskonały obraz brytyjskiego społeczeństwa w XVIII wieku i miejsca, jakie zajmowali w nim kukowie. Pamiętajmy, że w większości angielskich wsi istniało silne powiązanie między kościołem a dworem właściciela wsi. A to Eaton Hall, w którym mieszkał właściciel, czyli Thomas Scottow. Kościół nie zmienił się zbytnio od czasów Cooka. O, tutaj jest pozostałość słupa, który wspierał balkon, na którym siadywała rodzina właścicieli. Siedzieli i patrzyli w dół na zebranych, wśród których był James Cook i jego rodzina. To właśnie Thomas Scottow zwrócił uwagę na małego Jamesa i zapłacił za niego czesne w miejscowej szkole. Wtedy, tak samo jak dziś, wykształcenie potrafiło odmienić komuś życie. James Cook zrobił pierwszy krok od wiejskiego chłopca do kapitana. To wzgórze w pobliżu majątku Arryholme było miejscem chłopięcych zabaw Jamesa. Tu po raz pierwszy zauważył, że nie wszyscy żyją tak samo. To wzgórze Rosebery Topping góruje nad okolicą i pobliską wsią Great Ayton. To tu zaczęła budzić się jego osobowość. Pierwsze pochodzące z początku XIX wieku biografie Cooka opisywały go jako chłopca upartego, lecz lubianego. Kolejny przyczynek do legendy, czy prawda? Prawdopodobnie i jedno, i drugie. Masz lęk wysokości? Jasne, niesamowite miejsce. A tam mieszkał młody James Cook z rodziną. To majątek Arryholme. A gdy patrzymy w drugą stronę, miejsce jego zabaw. To musiało być wspaniałe miejsce dla dziecka o silnym poczuciu niezależności. Tu mógł być sam. Być może. Dziś widoczność jest kiepska, lecz tam znajduje się ujście rzeki Tees. Stąd mógł widzieć morze pełne statków z węglem, płynących z Newcastle do Londynu. Z tej wysokości mógł zobaczyć, jak wygląda życie na morzu. A więc mamy upartego, niezależnego chłopca, który po raz pierwszy widzi morze. Kolejna przeprowadzka doprowadziła go jeszcze bliżej morza, bowiem Thomas Scottow załatwił mu pracę w sklepie spożywczym w nadmorskiej wiosce States. Dwa lata później właściciel sklepu wysłał go jeszcze bliżej morza, do tętniącego portu Whitby. To właśnie tu James Cook postanowił zostać marynarzem i zaczął praktykować u będącego właścicielem statku kwakra Johna Walkera. Teraz udajemy się do domu Walkera, będącego dziś muzeum Cooka. Tu 18-letni James zobowiązał się nie grać w kości, karty ani kręgle, nie cudzołożyć i nie żenić się. W zamian za co John Walker miał mu zapewnić dach nad głową, wikt i opierunek oraz nauczyć praktykanta zawodu marynarza. Czyli to tutaj James Cook nie grał w kości, karty ani kręgle, nie cudzołożył i nie żenił się? Z pewnością nie. Z pewnością inni z jego praktykantów zajmowali się tymi sprawami. Cóż, nie wszyscy byli tak staranni jak James. I choć wciąż był na lądzie, był coraz bliżej morza. W Whitby niełatwo uciec na morze. Praktykanci mieszkali na górze, a piętro niżej było mieszkanie rodziny Walkerów. Kim byli ci Walkerowie?
Przede wszystkim byli Kwakrami. W tamtym czasie w Whitby ich gmina wyznaniowa była dość liczna. Z zasad wiary wynikało trzeźwe podejście do życia, pracowitość i umiarkowanie. To zasady Kwakrów. Lecz z pewnością te właśnie zasady przyswoił sobie młody James w trakcie pobytu tutaj. Gdy wielu kapitanów płynęło do obcych ziem, strzelało z armat, jakby wołając: teraz my tu rządzimy, Cook postępował pokojowo. Starał się utrzymywać przyjacielskie stosunki i wymianę handlową. Podstaw tego można dopatrywać się w zasadach Kwakrów. James Cook uczył się żeglować na jednych z najniebezpieczniejszych akwenów świata, na Morzu Północnym. Statki, na których pływał, tak zwane Kety z Whitby, przewoziły węgiel. I właśnie takimi mocnymi, wytrzymałymi statkami popłynął do granic Ziemi. Whitby było portem przyciągającym chłopców nie tylko z terenów Yorkshire czy Edynburga i Orkadów, ale z całej Anglii. Bo jeśli ktoś szkolił się w Whitby na statkach wschodniego wybrzeża, to wiadomo było, że zna swój fach. Po 8 latach John Walker zaproponował Cookowi stanowisko kapitana statku. Lecz James propozycji nie przyjął i wyruszył do Londynu, aby wstąpić do królewskiej marynarki wojennej, jako zwykły marynarz. Powody tej decyzji owiane są tajemnicą, lecz Cliff ma swoją teorię. Historycy na ogół wskazują na datę. Był rok 1755. Anglia zaczynała wojnę z Francją. I w związku z tym Royal Navy rozwijała się błyskawicznie, co dawało spore szanse na szybki awans. Lecz ja zwróciłem uwagę na dziwną zbieżność dat. Cook wstąpił do Royal Navy 14 czerwca. Zaledwie 2 dni później jego ojciec dostał działkę ziemi w Great Ayton, aby móc postawić na niej dom. Nie wierzę w takie zbiegi okoliczności i sądzę, że było to coś w rodzaju finansowej zachęty dla Cooka, aby na ochotnika wstąpił do marynarki. Dlaczego będący właścicielem ziemskim Scotto mógł chcieć, aby Cook wstąpił do marynarki jego królewskiej mości? Tego typu zachęty finansowe dla kogoś wstępującego ochotniczo do Royal Navy były dość typowe dla właścicieli ziemskich. W końcu lepiej wysłać kogoś na ochotnika, niż czekać, aż werbownicy zabiorą z majątku kilku mężczyzn. Ciekawe, bo Cook zawsze twierdził, że wstąpił do marynarki, by spróbować szczęścia. Przeczucie nie zawiodło Cooka. Po zaledwie miesiącu został bosmanem, a po 2 latach osiągnął rangę proponowanego mu przez Walkera kapitana. W XVIII wieku w Royal Navy wszystko zależało od protekcji, więc awans na oficera był uzależniony od szczęścia i układów. Aby awansować, trzeba było mieć nazwisko lub kogoś znać i mieć dojścia. Cook nie miał dojścia dzięki nazwisku, lecz dzięki zdolnościom. I co jest niezwykłe dla tamtych czasów, awansował bardzo szybko. Liczył się talent. W połowie XVIII wieku, jako kapitan dowodzący statkiem, James Cook miał do czynienia z takimi oto mapami. Trzeba pamiętać, że ówczesne mapy nie mogły się równać z tym, czym dysponujemy dziś. Popatrzcie tutaj. To mapa Nowej Fundlandii z roku 1698. Wygląda jak mapa, prawda? Lecz gdy porównać ją ze zdjęciem z satelity, okaże się bardzo niedokładna. Lecz w tamtych czasach mapy rysowano z różnych powodów, aby pokazać, ile ziem się posiada, ile można wydzierżawić lub zebrać daniny. Ta mapa pokazuje trasę do najlepszych łowisk,
pysk w rejonie Nowej Fundlandii. Dla większości było bez znaczenia, jak dokładne jest odwzorowanie lądu. Liczyły się tylko punkty odniesienia, lecz to miało się zmienić. To był okres, gdy brytyjskie imperium rozrastało się gwałtownie, zdobywając nowe zamorskie terytoria i walcząc z innymi państwami w planowanych w kraju wojnach. Niewielu odwiedziło te odległe kraje i cała wiedza pochodziła z map, a granice między koloniami różnych państw były teraz ważnym narzędziem służącym budowaniu potęgi i dyplomacji. I tu potrzebne były dokładne mapy, których stworzenie wcale nie było takie łatwe. Wkrótce zapotrzebowanie na dokładne mapy stało się jeszcze większe. W roku 1756 Wielka Brytania i Francja zaczęły wojnę siedmioletnią. 2 lata później, w ramach ekspedycji podjętej przez armię i marynarkę, 29-letni Cook został wysłany do Nowej Francji. Celem operacji było odebranie północnej Ameryki Francuzom. Dziś Nowa Francja to po prostu Kanada. Pierwszą linią oporu Francuzów była twierdza Louisbourg. Ta kampania na zawsze zmieniła życie Jamesa Cooka. Zatoka Kennington to dla mnie symbol. Domyślam się, to tu zaczęła się przemiana Cooka. Victor Southern jest znawcą kanadyjskiego okresu życia Cooka. Brytyjczycy dokonali niespodziewanego desantu w Zatoce Kennington i wygrali bitwę o Louisbourg. Lecz dla Cooka to zwycięstwo było sprawą uboczną. Dzięki lądowaniu na tej plaży Brytyjczycy przeprowadzili niespodziewany atak i zdobyli twierdzę Louisbourg. Dzień po upadku twierdzy James Cook spacerował po tej plaży, gdzie spotkał młodego człowieka o nazwisku Samuel Holland, który posługiwał się niezwykłym instrumentem. Okazało się, że to tak zwany stolik topograficzny. Stolik topograficzny był dla Cooka rewelacją. Zrozumiał, że można go wykorzystać do zwiększenia dokładności morskich map. A więc spotkanie z Samuelem Hollandem zmieniło sposób myślenia Cooka. Na pewno. Połączenie tego urządzenia z mapami morskimi dawało nagle precyzję i wiarygodność. Wyobraźmy sobie, że umieszczamy stolik topograficzny tutaj, a ten kamień to obiekt, na który bierzemy namiar. Gdy weźmiemy namiar z tego punktu, a potem przesuniemy się o znany dystans i weźmiemy drugi namiar, znając tę odległość, z geometrii możemy wyliczyć te dwie odległości. Czyli Cook, Holland, czy ktokolwiek inny mógł przenieść to, co widzi w terenie, na papier, czyli wykreślić mapę, dokładną mapę. Cook i Holland zostali przyjaciółmi, których połączyła nowa sztuka topografii. Gdy Brytyjczycy wstrzymali kampanię na czas zimy, dowódca Cooka zachęcał go, aby doskonalił swoje umiejętności i wyrysował mapy okolic. Po raz kolejny Cook znalazł wspierającego go opiekuna. Dziś możemy obejrzeć pierwszą wyrysowaną przez niego mapę, która przechowywana jest tutaj. Oto urząd hydrograficzny w Taunton, w brytyjskim hrabstwie Somerset, gdzie zgromadzono mapy każdego fragmentu wybrzeża na całej Ziemi. Lecz, co ważniejsze, jest tu jeden z najważniejszych dla nas dokumentów. Pokaże nam go kurator zbioru map, Philip Clayton Gore. To tutaj, prawda? Czyż nie jest piękna? Jest niezwykła. Oto efekt spotkania Jamesa Cooka z Samuelem Hollandem na kanadyjskiej plaży. To pierwsza mapa wykonana przez Cooka. Zatoka Gasp i ujście rzeki Świętego Wawrzyńca z roku 1758.
To fascynujące dzieło, bo widać tu wyraźnie, jakie informacje Cook chciał przekazać żeglarzom. Te mapy są odpowiednikiem wojskowych map tworzonych przez Holanda, ale zawierają znacznie więcej szczegółów wybrzeża, a nie tylko ogólne wskazówki dla nawigatorów i kapitanów. Mamy tu połączenie sztuki, nauki i historii. Chyba jeszcze ważniejsze jest to, że to doskonały sposób przekazywania informacji. James Cook zyskał uznanie jako rysownik map, lecz już wkrótce miał udowodnić, że jego zdolności nie tylko czynią żeglugę bezpieczniejszą, lecz mogą także pomóc wygrywać wojny. Cook dowiódł tego następnego lata na rzece Świętego Wawrzyńca w drodze do stolicy Nowej Francji, Quebecu. Na drodze Brytyjczyków był wąski i niebezpieczny odcinek rzeki zwany Traverse. Bezpieczny szlak wytyczały pławy, lecz Francuzi usunęli je, aby powstrzymać brytyjską flotę. Rzeka Świętego Wawrzyńca jest niebezpieczna dziś tak samo, jak była w wieku XVIII. Lecz najniebezpieczniejszy odcinek znajduje się na wschód od Quebecu. Zadaniem bezpiecznego przeprowadzenia 141 brytyjskich okrętów przez Traverse powierzono Cookowi. Każdej nocy jego ekipy sondowały rzekę w poszukiwaniu bezpiecznego szlaku. Ich praca miała doprowadzić do jednego z najbardziej dramatycznych epizodów tej wojny. Cook użył lekkich łodzi wiosłowych, które poruszały się przed flotą w poszukiwaniu przejścia przez Traverse. Cook wykorzystał łodzie jako boje zakotwiczone po obu stronach szlaku przez Traverse. Odległość między łodziami była miejscami niewiele większa niż szerokość największego z brytyjskich okrętów. Zatem mamy Cooka, który prowadzi 141 okrętów przez Traverse. Trochę dziwi francuska bezmyślność. Gdybym był wtedy francuskim oficerem, pomyślałbym, że to coś całkiem nowego. To było naprawdę wielkie osiągnięcie. Pokonawszy zdradliwy przesmyk, Brytyjczycy mogli dokonać niespodziewanego desantu. Bitwa, do której doszło na wyżynie Abraham, miała dać Brytyjczykom panowanie nad całą Kanadą. Oto inscenizacja tej wielkiej bitwy, odgrywana przez dzieci z miejscowych szkół. Czerwoni to Brytyjczycy. Niebiescy to Francuzi. Ta tragiczna bitwa, oczywiście wszystkie bitwy są tragiczne, zadecydowała o losie Ameryki Północnej, a szczególnie Kanady. I dowiodła tego, co przeczuwał pewnie James Cook, a mianowicie, że twórcy map zagwarantują zwycięstwo Brytyjczykom. Tak, to była gorzka, lecz ważna lekcja. Po zakończeniu wojny Cook pozostał w Kanadzie, robiąc wrażenie na swoich przełożonych doskonale opracowanymi mapami wybrzeża. Po zakończeniu wojny Wielka Brytania stała się dominującym mocarstwem świata, a doskonały kartograf Cook miał okazję dowieść swojej wartości. Ta wojna umożliwiła mu karierę. Bez wojny z Francją Cook na długo utknąłby w Royal Navy, bez możliwości awansu. Thank you.
Po 5 latach w Kanadzie James Cook wrócił do Londynu. Miał teraz 33 lata i zaczynał obiecującą karierę, czekając na nowy rozdział w swoim życiu. Sercem morskiego Londynu była Tamiza. Nabrzeża rzeki zapełniały gospody, puby i magazyny, a na wodzie pełno było statków. Być może wracający do Londynu Cook zszedł na brzeg właśnie tutaj i skierował swoje kroki prosto do Bell Ale House. A przyszedł tu z powodu Elizabeth Batts, która podobała mu się już od dłuższego czasu. Podobno James zobaczył Elizabeth w czasie chrztu i zawołał: jeśli to dziecko przeżyje, to ją poślubię. Oczywiście to nonsens i kolejna legenda, bo w chwili chrztu dziewczyny James miał 13 lat i przebywał w odległym Yorkshire, a nie w Londynie. Lecz jest to dowód na to, że Cook myślał tak precyzyjnie, że potrafił wybrać swoją przyszłą żonę już we wczesnej młodości. 8 tygodni później Elizabeth i James wzięli ślub. Elizabeth miała być panią Cook przez następne 72 lata. Wykonane przez Cooka mapy Kanady zrobiły takie wrażenie, że mianowano go królewskim mierniczym Nowej Fundlandii i zaledwie 4 miesiące po ślubie wysłano go ponownie za Atlantyk, aby wykonał mapy ziem odebranych Francuzom. Nie można czymś rządzić, gdy się nie wie, gdzie to jest, ani jak tam dotrzeć. A gdy się chce coś zdobyć, wystarczy wydać rozkaz i wskazać cel na mapie. Dobre mapy, dobra kartografia są niezbędne dla imperium. Kartografia służy rozwojowi handlu, a handel kartografii. Rysując swoje mapy, Cook jakby mówił: ten kawałek ziemi na mapie należy do króla Anglii, a nie króla Francji. Wykonanie map Nowej Fundlandii było bardzo mozolną pracą, lecz widać w nich jego naturę perfekcjonisty i dążenie do możliwie największej dokładności. Swoją starannością i poświęceniem Cook przyczynił się do rozwoju rodzącej się gałęzi nauki, zwanej hydrografią. W pracy był niestrudzony. To była prawie obsesja. Aby zrozumieć, jakiego dokonano postępu, wróćmy do dalekiej od doskonałości mapy Nowej Fundlandii z roku 1698. A oto mapa Cooka z roku 1762, gdy zaczynał zajmować się kartografią. Gdy porównać ją ze zdjęciem z satelity, widać, że wciąż jest niedokładna. A oto mapa Cooka sporządzona 5 lat później. To prawdziwa mapa. Widzicie te szczegóły? A gdy porównamy ją ze zdjęciem z satelity, zrozumiecie, jak jest dokładna. Tak dokładna, że używano jej jeszcze w XX wieku. To oznacza, że James Cook robił mapy tak doskonałe, że po 200 latach wciąż nie można w nich niczego ulepszyć. W czasie pobytu Cooka na Nowej Fundlandii w jego dłoni wybuchła przypadkiem prochownica. 20 lat później właśnie ta blizna pozwoliła zidentyfikować jego zwłoki. Oto portret Cooka pędzla Johna Webera w trakcie trzeciej i ostatniej wyprawy. Jak widać, Cook ma na dłoni kryjącą bliznę rękawicę. To była jedyna próżność skromnego na ogół Cooka. W wieku około 35 lat praktyczny wiejski chłopiec podróżował nawet dalej niż do Nowego Świata. Jego kartograficzne zdolności czyniły go bezcennym dla rozrastającego się imperium. Jednocześnie znaczyło to, że Cook zaczynał piąć się w górę w sztywnej brytyjskiej hierarchii. A oto dowód, że o tym wiedział. Widzicie ten podpis? Zmienia się. Coraz więcej ozdobnych zawijasów. To podpis człowieka coraz bardziej wierzącego w siebie i szykującego się do większych rzeczy. Gdy rodzina i dochody zaczęły się powiększać, Cookowie zamieszkali przy Assembly Row. W tamtych czasach dzielnica Mile End była jeszcze na wpół rolnicza.
Jest rok 1768. James Cook ma 39 lat i coraz większą rodzinę. Elizabeth ma lat 27. Mały James 4, Nathaniel 3, a mała Elizabeth 1,5 roku. Życie całej rodziny toczyło się według utartego wzoru. James spędzał lata na Nowej Fundlandii, a zimy w Londynie, gdzie kończył mapy. Pewnego dnia James został wezwany do głównej siedziby brytyjskiej admiralicji. Aby tam dotrzeć, czekał go 2-godzinny spacer. Londyn, który mijał James Cook, był miastem w okresie transformacji. Mile End, z którego wyruszał, było prawie wsią. Lecz każdy krok przybliżał go do centrum miasta, będącego w rozkwicie intelektualnego ruchu zwanego oświeceniem. To była epoka, w której wszystko na Ziemi oraz miejsce Ziemi we wszechświecie zostało uporządkowane i zmierzone. Epoka, w której prawdę poznawano dzięki teleskopowi, kwadrantowi i zegarowi. Nową religią była nauka. Jej świątynią był ten budynek, a kapłanami astronomowie, którzy w roku 1768 mieli obsesję na punkcie czegoś, co miało się wydarzyć w odległości 40 milionów kilometrów nad nami. W przyszłym roku Wenus miała przejść przed tarczą Słońca. Gdyby astronomom udało się zaobserwować to zjawisko, mogliby odpowiedzieć na jedno z największych pytań nauki. Ile wynosi odległość Ziemi od Słońca? Odpowiedź nie była czysto akademicka. W roku 1768, aby ustalić swoją pozycję na morzu, żeglarze musieli posługiwać się astronomią. Gdyby nie udało się wykorzystać tej okazji na kolejne takie zjawisko, trzeba by czekać 105 lat. I dlatego Cook został wezwany do siedziby admiralicji. Brytania chciała pochwalić się sprawnością swojej wiedzy, wysyłając ekipę mającą dokonać obserwacji. To zadanie wymagało zdolności Cooka. Admiralicja zgodziła się dostarczyć statek, a James Cook miał zostać jego kapitanem. Cook jeszcze nie wiedział, że admiralicja ma jeszcze jeden powód do zorganizowania tej wyprawy. Lecz o tajnym planie Cook miał się dowiedzieć dopiero za rok, po otwarciu zalakowanej koperty z rozkazami, już po drugiej stronie globu. W wieku XVIII co najmniej 1/3 powierzchni Ziemi wciąż stanowiła zagadkę. Nikt w Europie nie wiedział, co kryją białe plamy na mapach południowej półkuli. Lecz mówiło się, że na odkrycie czeka wielki kontynent południowy. Istniała nadzieja na odkrycie kolejnej Ameryki, która wywarła tak wielki wpływ na świadomość Europejczyków. Była też nadzieja, że nowy kontynent da Europie bogactwa, jakie dała jej Ameryka. Ten pomysł był dziełem starożytnych Greków, którzy zakładali, że kontynentom na północnej półkuli muszą odpowiadać kontynenty na południowej, bo inaczej kula ziemska nie mogłaby pozostawać w równowadze. W wieku XVIII ta idea znajdowała poparcie w imperialnych ambicjach Brytanii, marzeniu o potędze i bogactwie. Głodne ziemi imperium wierzyło, że wielki kontynent południowy jest jak Eldorado pełne złota i innych skarbów. Ten, kto pierwszy dotarłby do tych ziem, miał zagwarantowaną wieczną sławę. Lecz dlaczego admiralicja wybrała Jamesa Cooka, który był tylko zwykłym kapitanem? Cóż, trzeba było doskonałego nawigatora, aby znaleźć drogę, i równie doskonałego kartografa, który wykonałby dokładne mapy. Wiedziano, że jeśli ląd istnieje, Cook dostarczy wszystkich informacji potrzebnych do objęcia go we władanie. Royal Navy przydzieliła Cookowi statek. Earl of Pembroke był typowym węglowcem, na którym James szkolił się w młodości. Widzicie, jest pękaty, ma płaskie dno, więc można go wyciągnąć na plażę i nie przewróci się na bok.
Ma szeroką rufę i pękaty dziób. Prawdę mówiąc, ma tyle wdzięku, co stara balia, lecz liczyło się co innego. Jest bardzo wytrzymały i miał zabrać 100 ludzi w nieznane i przywieźć ich z powrotem, a do tego trzeba było mu nadać nowe imię. Statek został nazwany Endeavour. A urodzony w Yorkshire syn chłopa został porucznikiem Jamesem Cookiem. Astronomowie wyliczyli, że najlepszy obszar do obserwacji przejścia Wenus przed tarczą Słońca znajduje się na Pacyfiku. Problem w tym, że mapy tych rejonów były puste. W efekcie James Cook miał płynąć w nieznane. Lecz gdy Endeavour szykował się do wyjścia w morze, do Londynu wrócił Delfin, który 2 lata wcześniej został wysłany na Pacyfik i teraz wracał z doskonałą wiadomością. Załoga Delfina odkryła nową wyspę i nie była to zwykła wyspa, a tropikalny raj. Ale uwagi marynarzy nie zaprzątały palmy i widoki, lecz to, że tubylcze kobiety oddawały się im za jeden żelazny gwóźdź. Marynarze z Delfina wyciągnęli zeń tyle gwoździ, że prawie rozpadł się na kawałki. Jednak najważniejsze było to, że Tahiti leżała dokładnie tam, dokąd chcieli popłynąć astronomowie. James Cook miał swój cel podróży i miał mieć dobre towarzystwo jednego z najbardziej czarujących i utalentowanych brytyjskich uczonych epoki oświecenia, Josepha Banksa. 25-letni Banks był obrzydliwie bogaty. Młodzi ludzie jego klasy na ogół kończyli swoją kulturalną edukację i ogładę w trakcie wyprawy do Europy. Lecz Banks myślał o czymś większym. Każdy dureń tak robi. Moja wielka podróż będzie podróżą dookoła świata. Joseph Banks zapłacił 10 tysięcy funtów za możliwość uczestniczenia w tej wyprawie. To tak, jakby dziś zapłacić za przejażdżkę kosmicznym promem. Banks pasjonował się nauką i historią naturalną. W epoce oświecenia, epoce nowych wynalazków i naukowych odkryć, Banks interesował się szczególnie botaniką i tym, w jaki sposób nowe uprawy mogą wzmocnić wpływy i potęgę kolonialnej Anglii tamtych czasów. Nowy Endeavour, będący prawie wierną repliką statku Cooka, został zwodowany w 1993 roku, 225 lat po sławnym poprzedniku. Jeśli szuka się Jamesa Cooka, to chyba najlepsze miejsce, aby go odnaleźć, bo to jego statek. Czyż nie jest wspaniały? Zadziwiające jest to, jak jest mały, bo sądziłam, że powinien być większy. Lecz spójrzcie tam. To wszystko wygląda tak, jakby przez całą noc pracowało tu stado szalonych pająków. Łączna długość lin takielunku to prawie 30 kilometrów. Najbardziej zadziwia, jak mały jest ten bark. Jego długość to zaledwie 32 metry, czyli 3 stojące jeden za drugim autobusy. Szerokość kadłuba wynosiła niecałe 9 metrów. A na jego pokładzie po nieznanych wodach miało płynąć 94 ludzi. Statek Cooka był mały, lecz miał liczną załogę, więc było bardzo mało miejsca. Nawet oficerowie mieli bardzo ciasne kabiny. Załoga na śródokręciu była stłoczona jak śledzie w beczce, a ich hamaki zderzały się ze sobą. Drugim oficerem na pokładzie repliki Endeavour jest Penny Keeley, która oprowadza nas po klaustrofobicznym wnętrzu XVIII-wiecznego statku. To korytarz do kabiny i kabina kapitana. Wyobrażam sobie te wszystkie guzy na głowie. Kapitan Cook miał około 1,90 m wzrostu i spędził w tej kabinie 3 lata.
A to salon. Trochę więcej miejsca. To tu toczyło się życie. Naukowcy i filozofowie, służba i pokładowi artyści oraz sam Cook. Było tu pełno ludzi i pełno eksponatów. Są tu rośliny, które na cześć Banksa otrzymały nazwę Banksia. A to kabina Josepha Banksa. Więc za to zapłacił 10 tysięcy funtów. Banks był najwyższy na statku, miał dobrze ponad 1,90 m. Poza tym jego zbiory plus dwóch czarnoskórych służących, osobisty malarz i dwa psy. Było jeszcze dwóch członków załogi, których nie było na pokładzie. Młody James i Nathaniel Cook, którzy osiągnęli wiek, w którym powinni już przygotowywać się do kariery w Royal Navy. James Cook sfałszował książkę pokładową, aby pomóc im w życiu, którego nigdy nie zaznali. Ojciec planował już życie swoich mających 5 i 6 lat synów. Znał potęgę mecenatu. W końcu nadeszła chwila wyjścia w morze. Cook opisał to w dzienniku następująco. 26 sierpnia 1768 roku, godzina 14. Podnosimy żagle i wychodzimy w morze z 94 ludźmi na pokładzie. Oficerami, marynarzami, dżentelmenami i ich służbą. To była najwspanialsza chwila w życiu Jamesa Cooka. Sukces wyprawy otwierał mu drogę do wielkiej sławy. Dzień po wypłynięciu Endeavour, Elizabeth urodziła czwarte dziecko, chłopca o imieniu Joseph. Daleko na morzu świeżo promowany kapitan miał pod swoimi rozkazami swój własny mały świat. Mały Joseph zmarł w miesiąc po wejściu statku w morze. Pierwsze z sześciorga dzieci, które samotnie miała opłakiwać Elizabeth. James miał się dowiedzieć o śmierci syna dopiero za 3 lata. Jego geniusz i determinacja zaprowadziły go w miejsca, o których większość Europejczyków nie mogła nawet marzyć. Po 4 miesiącach rejsu Endeavour opłynął Amerykę Południową i kierował się ku wodom, które miały przynieść Cookowi sławę, na ogromny i tajemniczy Pacyfik. Cook wiedział, że miejscem jego pierwszej wielkiej próby będzie Rajska Wyspa. Lecz miał także swoje tajne rozkazy, które nakazywały mu szukać legendarnego lądu i jego nieopisanych bogactw. Cook nawiązał kontakt z inną kulturą. I odkrył, że przetrwanie jego i jego ludzi będzie zależało od empatii oraz bezwzględności. W 1769 roku Europejczycy wiedzieli o Tahiti od zaledwie roku. To był raj na ziemi. Najlepszy przedział, na jaki można było liczyć w marynarce. Tubylcy byli przyjaźni, a jedzenie smaczne. Miejscowe kobiety były jeszcze bardziej przyjazne niż mężczyźni. Jednak wzrok Cooka skupiony jest na nieboskłonie. Planeta Wenus ma przejść przed tarczą Słońca. To wydarzenie następujące mniej więcej raz na stulecie. Dokładny czas zdarzenia pomoże określić odległość dzielącą Ziemię od Słońca, a zarazem ułatwi nawigatorom ustalanie właściwej pozycji.
James Cook miał 7 tygodni na zbudowanie obozu oraz przygotowanie się do obserwacji zjawiska astronomicznego. Anglicy zbudowali fort dokładnie w tym miejscu i nadali mu odpowiednią nazwę – Fort Venus. Cook poprosił lokalnych wodzów o zgodę na budowę tymczasowego obozu. Chciałby, by między Anglikami i tubylcami zapanowały dobre stosunki. Jego załoga była z tego bardzo zadowolona. Brytyjczycy i mieszkańcy Tahiti zaczęli się sobie przyglądać i podobało im się to, co zobaczyli. Z trudem mogę w to uwierzyć. Mieszkańcy wysp postanowili oddawać się bez reszty wolnej miłości. Joseph Banks. Na Tahiti Banks i reszta załogi w pełni korzystali z wdzięków pięknych kobiet. Cook jako jedyny najpewniej nie chciał w tym uczestniczyć. Tymczasem Banksa kobiety interesowały w stopniu chyba równym jak nowe gatunki roślin. Uczyniłem wszystko, co w mojej mocy, by poskromić te zachowania, ale niewiele mogłem zrobić. Nie miałem wsparcia żadnego członka załogi. Sam Cook był wyznawcą dyscypliny. Podobne zachowania seksualne odbierał jako zakłócenie porządku. James Cook wiedział, że ich pobyt, choć krótki, będzie miał na tubylców dalekosiężny wpływ. Bardzo go to martwiło, jednak teraz miał pilniejsze sprawy na głowie. W sobotę 3 czerwca 1769 roku na Tahiti panowały idealne warunki do obserwacji tranzytu Wenus. Cook i jego astronomowie biorą udział w globalnym projekcie badawczym. Takich punktów obserwacyjnych było 76. Był znakomitym badaczem, nawigatorem, dowódcą statku, a ponadto świetnym astronomem. Gdyby nie te zdolności, nigdy nie powierzono by mu takiego zadania. Nim mała czarna kropka przepełźnie przez tarczę słońca, mijają całe godziny. Frustracja narasta. Z dziennika kapitana wiemy, że od początku zdawał sobie sprawę, że jego pomiary są niedokładne, a to wskutek nieoczekiwanej iluzji optycznej. Reakcja Cooka wiele nam mówi. Usunął zapiski o tranzycie z dziennika. To człowiek najwyraźniej nieprzywykły do porażek. Publicznie nie okazuje uczuć. Zamiast tego sięga po tajne rozkazy, napisane i opieczętowane rok wcześniej w Londynie. Rozkazy nakazywały Jamesowi Cookowi rozwiązać zagadkę od lat nurtującą świat. W roku 1769 nieznana była przynajmniej 1/3 globu, w tym większość Pacyfiku, gdzie znajdował się Cook. Nikt w Europie tak naprawdę nie wiedział, co znajduje się na południu. Pojawiały się wyobrażenia o niezmierzonym lądzie, wielkim kontynencie południowym. To było jak ciemna strona Księżyca, coś nieznanego. Ten wielki kontynent na południu stał się marzeniem ludzi. Cóż się tam znajdowało? Nie wiedziano, lecz zaczęły się spekulacje dotyczące nieznanych cywilizacji i bogactw czekających na odkrycie. Ciekawość sprawiła, że wiele państw wysyłało na południe ekipy mające zbadać nieznane obszary, w nadziei, że znajdą tam kontynent pełen naturalnych bogactw. Pacyfik, przynajmniej znana jego część, był jakby hiszpańskim jeziorem. Hiszpanie trzymali Amerykę Południową i Środkową, Filipiny. Anglia budowała potężną flotę i po raz pierwszy w dziejach przejęła kontrolę nad światowymi szlakami handlowymi. Anglicy chcieli mieć bazę, skąd mogliby atakować Hiszpanów w ich strefie, handlować, wojować, wszystkiego po trochu. XVIII-wieczni Brytyjczycy nie mieli nic przeciwko wprowadzeniu do handlu odrobiny przemocy. Co sprowadza nas z powrotem do kapitana Cooka i statku Endeavour, zakotwiczonego właśnie tam. Na jego pokładzie znajdowały się tajne rozkazy admiralicji. Cooka. Podróż na Tahiti była misją naukową. Teraz jednak, gdy Endeavour wpłynął na nieznane wody, Cook stał się odkrywcą. Thank you.
Nie tylko on jest tym podekscytowany. To również marzenie życia pewnego młodego i bardzo ambitnego mężczyzny przebywającego na pokładzie statku. Joseph Banks to zamożny arystokrata pasjonujący się historią naturalną. Zapłacił 10 tysięcy funtów, by wziąć udział w wyprawie. Ale szybko zrozumiał, jak wygląda życie żeglarza. Wraz z kilkoma innymi ludźmi wytatuował się. Ta praktyka pochodząca z Tahiti stała się popularna wśród marynarzy Royal Navy. Banks zebrał setki okazów z dziedziny historii naturalnej. Teraz dołączył do kolekcji jeszcze jeden. Młody Tahitańczyk o imieniu Tupaya. Tupaya był miejscowym kapłanem. Banks uważa go za egzotyczną pamiątkę, którą będzie mógł się pochwalić po powrocie do Londynu. Tupaya narysował Cookowi mapę. Strażnika polinezyjskiego świata i jego geografii oraz oficera marynarki jego królewskiej mości łączy wspólny język. Język nawigacji. Tupaya wiedział wiele. Niesamowici Polinezyjczycy to najwięksi podróżnicy na Ziemi. Mapa narysowana przez kapłana obejmuje zasięgiem około 2200 km oceanu. Nie możemy dowiedzieć się, czy Tupaya wie coś lub czy choćby słyszał coś o kontynencie czy jakimkolwiek większym lądzie. Nie mam powodu wątpić w jego informacje. Świat Polinezyjczyka to tylko część rozległego Pacyfiku, ale Cook otrzymał pierwsze poważne ostrzeżenie. Wielki kontynent nie znajduje się tam, gdzie go poszukuje. Długa podróż zawiedzie go na południowe krańce Ziemi. Mijają tygodnie. Cook spędza czas w towarzystwie artystów i naukowców, ludzi, z którymi człowiek z jego klasy nie miałby szans zetknąć się na lądzie. Życie na pokładzie opisał Joseph Banks. Chciałbym, by przyjaciele w Londynie mogli choć przez chwilę ujrzeć, jak wygląda nasza sytuacja. Doktor Solander siedzi w kabinie, pisząc przy stole. Ja prowadzę zapiski przy biurku. Rozmawialiśmy o Ziemi, którą bez wątpienia zobaczymy już wkrótce. Joseph Banks. Wszędzie wokół wody oceanu. Cook zainteresował się czymś nowym. Zainspirowany i być może lekko onieśmielony otaczającymi go wykształconymi ludźmi, zaczyna flirt z historią naturalną. W końcu takie właśnie rzeczy interesują dżentelmena, odkrywcę. Albatrosy, burzyki i petrele warcabniki otaczają statek. Setki ptaków mniejszych od gołębia, o szarym grzbiecie, białym brzuchu i czarnej końcówce ogona. Na górnej części skrzydeł mają czarniawą linię. Pośród rozległych przestrzeni osobowość Cooka zaczyna rozkwitać. To człowiek pełen pasji, spokoju, dowodzący świetnym statkiem na niekończących się wodach oceanu. Tu jest jego miejsce. Jedną z rzeczy, która odróżnia Cooka od niemal wszystkich jego kolegów z marynarki, jest to, że znajdował się po drugiej stronie linii podziałów społecznych. Był zdolnym żeglarzem, pracował na dolnym pokładzie, był zwykłym członkiem załogi. Wiedział, jak to jest być podkomendnym, a nie tylko dowodzącym. Cook budził w marynarzach wielki szacunek. Niemal wyczuwał nosem nadciągającą pogodę. Czuł, czy za horyzontem kryje się ląd. Był urodzonym żeglarzem. To zrozumienie morza sprawia, że w przeciwieństwie do Banksa, Cook wątpi w istnienie wielkiego kontynentu na południu. Banks nie jest jedynym, który wierzy w jego istnienie. W Londynie żył wówczas niejaki Alexander Dalrymple. To geograf, teoretyk. Być może wydaje się to absurdalne, ale w tej epoce był to poważany zawód.
Dalrymple stworzył kompilacyjną mapę Pacyfiku, na którą naniósł wszelkie szlaki nawigatorów z Hiszpanii, Portugalii i Holandii. Popatrzmy. Tu mamy zapis oznaki lądu, tu zaś oznaki kontynentu. Musiało ich to dręczyć. Alexander Dalrymple jest znajomym Banksa. Ten zaś jest gorliwym wyznawcą teorii wielkiego kontynentu na południu. Uważa, że uda się go odkryć lada dzień. Tego ranka zauważono dużą ilość wodorostów. Wśród nich znajdował się kawałek drewna porośnięty glonami z gatunku Sertularia. Mamy oto w rękach coś, co powstało w naszej ziemi obiecanej. Joseph Banks. Cook pozostaje sceptyczny, ale zachowuje to dla siebie. Co roku na wybrzeża Irlandii i Szkocji morze wyrzuca rodzaj fasoli rosnącej jedynie w Indiach Zachodnich, mimo że miejsca te oddziela 1200 lig. Jakże wielka jest nasza skłonność do wiary, że obiekt, którego szukamy, jest w naszym zasięgu. Dziwne, że dwóch tak dobrze współpracujących ludzi miało tak odmienne podejście do sprawy wielkiego kontynentu południowego. Cook żegluje 40 stopni na południe i nic nie znajduje. Żadnych oznak kontynentu. Po raz kolejny sięga po tajne rozkazy. Te zaś nakazują, jeśli nie uda się odnaleźć wielkiego kontynentu południowego, ma się pan udać na zachód i poszukiwać go do skutku bądź do momentu natrafienia na ląd odkryty przez Tasmana. W roku 1769 te ziemie wyglądały na mapach właśnie tak. Holenderski odkrywca Abel Tasman w 1642 roku nazwał je Staten Land. Powszechnie uważa się, że to zachodnie wybrzeże wielkiego kontynentu południowego. Ziemia! Dwunastoletni Nick Young jako pierwszy zauważył ląd. Możemy sobie wyobrazić podekscytowanie załogi. Czy to w końcu kontynent? Ląd, który ponad 100 lat wcześniej dostrzegł Abel Tasman? Cook wie tylko tyle, że widzi wschodnie wybrzeże nieznanego lądu. Najszybszym sposobem na ustalenie, czy to wielki kontynent, jest zapytanie jego mieszkańców. Ludzi, którzy wywrą na Cooka niezwykły wpływ. To tajemnicze wybrzeże to nic innego jak Nowa Zelandia, ojczyzna Maorysów. Nazywali ją Aotearoa, ziemia długiej, białej chmury. Endeavour rzucił kotwicę w pobliżu dzisiejszego Gisborne, mniej więcej w połowie długości Wyspy Północnej. James Cook i Joseph Banks wylądowali w łodziach w pobliżu tej rzeki. Łodzie pozostawili pod opieką chłopców okrętowych i poszli wzdłuż brzegu. Z tamtego wzgórza obserwował ich Te Maro. Był wodzem plemienia Ngati Oneone. Nigdy nie spotkał się z Cookiem, jednak jego kontakt z załogą statku w październiku 1769 roku miał dalekosiężne skutki, odczuwalne ponad 200 lat później. Hi, Bonnie. Nice to meet you. Barney Tupara jest potomkiem Te Maro. Ngati Oneone nigdy nie zapomnieli dnia, w którym ich przywódca napotkał białych ludzi. Barney jest strażnikiem tej historii. To był zwykły dzień. Świeciło słońce, niebo było błękitne. Jego ukochaną górę, Titirangi, spowijał złoty blask. Nagle na położonej niżej plaży zaczął się jakiś ruch. Postanowił zejść niżej i zobaczyć, co się tam dzieje. Oni byli biali jak duchy. Nigdy wcześniej nie widział takich ludzi. Nosili ubrania, jakich dotąd nie znał. Rozmawiali w języku, którego nie rozumiał.
Zaczął iść w ich stronę. Oni do niego krzyczeli. Zobaczył błyszczący kij. Lśnił w słońcu. Zastanawiał się, co to takiego. Tamci znów coś krzyczeli, ale nie był w stanie ich zrozumieć. Szedł ku nim. Usłyszał kolejny okrzyk. I wtedy z kija błysnęło światło. A potem zapadła ciemność. Miał na imię Temaro. Był moim przodkiem, człowiekiem pokoju. Zszedł z góry tylko po to, by się przyjrzeć. Według nas Cook przypłynął tu z armią, z muszkietami, by podbić nasz lud i odebrać nam ziemię. James Cook wspomina, że gdy następnego ranka zszedł na brzeg, zobaczył ciało Temaro wciąż leżące na piasku. Był wodzem naszego plemienia. Sposób, w jaki zginął, sprawił, że nasi ludzie nie tyle wpadli w panikę, co zaczęli się zastanawiać, jak stracił życie. Stwierdzili, że powodem śmierci była magia, czyli Makatu. Dlatego też zostawili go tam tak długo. And that was another reason perhaps why our people left him where he was for that period of time. Według Cooka, gdy kolejnego dnia zszedł na ląd, zobaczył grupę tubylców potrząsających bronią nad głowami. Opisał to, co robili, jako taniec wojenny. To nie był tylko taniec wojenny, to było kapa haka. Haka, którą widział Cook, mogła być demonstracją agresji, ale i oznaką świętowania, a także pokazem dzielności i siły. Cook był chyba pierwszym Anglikiem, jaki zobaczył maoryskie haka. Zapewne odczuł strach, stając przed agresywnie wyglądającymi wojownikami. Wydawało się, że chcą krwi i zemsty za śmierć wodza. Pamiętajmy, że nie wiedział wówczas, jak zachować się podczas haka. To, co nastąpiło, było niezwykłe. Wydaje mi się, że ukazuje to Cooka jako człowieka nie tylko wyjątkowo odważnego, ale i obdarzonego szczególną intuicją. Terakau prowadził tamtego dnia kapa haka na plaży. Wystąpił naprzód, by powitać przybysza. Hongi to sposób Maorysów na powitanie. Nieważne, czy lubimy kogoś, czy nie. To nieformalny, ale łagodny i przyjacielski sposób powitania drugiej osoby. Dwa instynktowne gesty pomogły opanować niebezpieczną sytuację. Jednak zbliżenie kultur było niestety krótkotrwałe. Wkrótce po Hongi wydarzyło się coś nieprzewidzianego. Terakau sięgnął po miecz. Nie wiemy czemu. Był, tak jak i jego ludzie, podekscytowany. I wtedy został zastrzelony. Z zapisków brytyjskich wynika, że Cook przykrył ciało ubraniem jednego z żołnierzy piechoty morskiej. Jak dziś wiemy, ciało Terakau. Czy wedle waszych przekazów ustnych zostało to uznane za, być może, gest pojednania? Do pewnego stopnia można powiedzieć, że nałożenie tej czerwonej kurtki było pokazaniem, że to nie powinno było się wydarzyć. Cook jakby wziął za to odpowiedzialność.
Jestem świadom, że ci, którzy nie doświadczyli podobnych rzeczy, będą krytykować moje polecenie otwarcia ognia do tych ludzi. Jednak nie mogłem stać bezczynnie i pozwolić, bym ja sam lub któryś z ludzi wokół mnie został uderzony w głowę. To jeden z rzadkich przypadków, gdy relacje z jakiegoś wydarzenia znamy z obu stron. Barney i jego plemię uważają, że śmierć Temaro i Terakau to przykład niszczenia kultury, które nastąpiło wraz z białym osadnictwem. A rozpoczęło się to od wyprawy Cooka. Istnieje jednak druga strona medalu – relacja angielskiego imperium. Cook i jego załoga uważali, że spełniają swój obowiązek względem króla i ojczyzny. Byli o pół świata od domu, a zadaniem Cooka było zapewnienie podkomendnym bezpieczeństwa. Spotkanie potoczyło się fatalnie, ale z dzienników Cooka wiemy, że był bardzo zmartwiony, jaki wpływ będą miały skutki kontaktu na ludność tubylczą Pacyfiku. O 6 rano podnieśliśmy kotwicę i wyszliśmy z zatoki, którą nazwałem Poverty Bay, czyli Zatoką Ubóstwa. Nie znaleźliśmy tu niczego, czego pragnęliśmy. James Cook wiedział, że jego pobyt na Nowej Zelandii był katastrofą. Myślę, że nazwał zatokę tak, a nie inaczej, nie tylko ze względu na kłopoty z aprowizacją, ale i ze względu na osobiste poczucie klęski. Cook żegluje na północ, poszukując zapasów i bezpiecznej przystani. Musi znaleźć sposób porozumiewania się z tubylcami, by dostać to, czego mu trzeba. Poza tym chce ustalić, czy natrafił na wielki kontynent południowy. Wie już, że musi postępować z dużą ostrożnością. Następnym razem na ląd wyśle tupaje. Płyną do miejsca zwanego Tolaga Bay. Endeavor rzucił kotwicę mniej więcej tam. Następnie Cook łodzią wiosłową opłynął ten przylądek i wpłynął do zatoczki, by uzupełnić zapasy drewna i wody pitnej. Po pierwszych burzliwych dniach na Nowej Zelandii kapitan nauczył się, że szacunek jest dla Maorysów bardzo istotny. Podczas naszego pobytu w zatoce co dnia kontaktowaliśmy się z tubylcami. Zezwoliłem członkom załogi na kupowanie bez ograniczeń wszystkiego, co im się podoba. Dzięki temu wiedziałem, że tubylcy nie tylko zechcą sprzedawać, ale i otrzymają za swe produkty dobrą cenę. Victor Walker pohodzi z plemienia Te Aitanga Ahawiti. To właśnie oni powitali tu Cooka. Victor zaprowadzi mnie do jaskini, którą zawsze chciałam zobaczyć. Niezła wspinaczka. Tak, uważaj. Znajduje się nad zatoką, w której Cook uzupełniał zapasy. Zatem to jaskinia Tupai. Zgadza się. Tupaja zamieszkał w tej grocie. Spał tutaj, prawda? Sytuacja przedstawiała się więc tak. Cook wpływa do zatoki i zamiast być może otrzymać cios w głowę, co mu się pewnie należało. Zamiast tego wysyła asa swojej talii, Polinezyjczyka Tupaje. Czy twoi rodacy zdawali sobie sprawę, że ten człowiek to kapłan? Oczywiście był w stanie z nimi rozmawiać, czy domyślili się tego? Wznosił inkantacje, opowiadał historie, legendy, które do głębi poruszyły ówczesnych miejscowych. Samo to, że mogli usiąść i porozmawiać z kimś takim, było dla nich czymś fantastycznym. Istnieje więc różnica między wizytą w Poverty Bay, która była katastrofą, i tą tutaj, która dzięki interwencji Tupai przebiegła dużo lepiej. Najwyraźniej ówczesna starszyzna podjęła decyzję: powitajmy ich, zachowujmy się przyjaźnie, dajmy im to, czego potrzebują. A po interwencji Tupai spotkanie przebiegło bez zgrzytów. To pokazuje, jak ważną postacią był Tupaja. Zgadza się. Młode kobiety plemienia poproszono o dotrzymanie mu towarzystwa. Im też to imponowało, być z kimś takim. Były w związku z niezwykłym człowiekiem, dysponującym ogromną wiedzą. Posiadał olbrzymi statek, a bladolicy ludzie robili wszystko, czego chciał. Miał all these pale-faced dudes running around after him.
Nic zatem dziwnego, że 9 miesięcy po odpłynięciu statku mieliście tu istną epidemię małych tupai. A tak, statek odpłynął i przez wiele kolejnych pokoleń mieliśmy wszędzie wokół jego licznych potomków. 29 października 1769 roku, po 5 dniach pobytu, Cook opuszcza Zatokę Tolaga i kontynuuje badania tej nowej krainy. Pewien młodzieniec, Tehoreta, pozostawił nam opis Cooka z tamtych dni. Był jeden człowiek dowodzący na statku. Można to było poznać po jego szlachetnym zachowaniu i manierach. To on był ich panem. Niektórzy obcy dużo mówili, ale on nie. Podszedł do nas, dzieci. Poklepał nas po policzkach i delikatnie pogładził po głowach. Mówił przy tym łagodnym głosem. Ten wódz robił jakieś znaczki, jednocześnie pokazując w stronę wybrzeża. Jeden z naszych starszych powiedział, że obcy pyta o ukształtowanie naszych ziem. Cook zaczął już przypuszczać, że ma do czynienia z wyspą, a nie wielkim kontynentem południowym. Jednak Banks i inni dżentelmeni uchwycili się myśli, że właśnie dokonali wielkiego odkrycia, którego tak pragnęli. Cook zdecydował się przeprowadzić szczegółowe badania, by zakończyć wszelkie spekulacje. Przez 6 kolejnych miesięcy nanosi na mapę tereny, które okazały się dwiema wyspami składającymi się na dzisiejszą Nową Zelandię. Objął je we władanie w imieniu korony brytyjskiej. Ostateczna wersja mapy jest prawdziwym majstersztykiem. To najwspanialsze dzieło hydrografii, jakie kiedykolwiek przedsięwzięto. Prawdziwie pionierska praca na olbrzymią skalę. Powstała w krótkim czasie, a jest zdumiewająco dokładna. Nikt wcześniej nie stworzył niczego podobnego. Fakt, że brytyjska marynarka królewska z Cookiem jako dowódcą wyprawy dysponowała takimi umiejętnościami i techniką, by wykreślić dokładną mapę, plasuje Anglików daleko przed konkurencją. Dysponując tymi faktami, Cook jest wystarczająco pewny siebie, by zagrać kartą atutową. Pochodzenie społeczne i wykształcenie nie są teraz ważne. Cook postanawia doprowadzić do konfrontacji z Banksami, zwolennikami teorii kontynentalnej. Wezwałem oficerów i dżentelmenów na pokład. Zapytałem, czy satysfakcjonują ich dowody na to, że ląd jest wyspą. Zostaliśmy zobligowani do rezygnacji z myśli o naszym wielkim lądzie, kontynencie południowym. Wierzę mocno, że on istnieje, ale gdyby ktoś spytał, dlaczego tak uważam, muszę przyznać, że moje argumenty byłyby nader wątłe. Joseph Banks. Cook słusznie był dumny z mapy Nowej Zelandii. To klasyka kartografii. Tak dokładna, że częściowo używano jej jeszcze w XX wieku. To nie jest nic niezwykłego, jeśli chodzi o pracę Cooka. Stworzył mapę Nowej Zelandii i mógł wracać do kraju. Ale którędy? Mógł wybrać szlak na wschód. Tu mamy Nową Zelandię. Płynąc na wschód, nadal szukałby kontynentu południowego i opływając kraniec Ameryki Południowej, wróciłby do Londynu. Jednak Endeavour tak dramatycznie potrzebował napraw, że nie wytrzymałby kolejnych zmagań z południową częścią oceanu. Drugą opcją był kurs na zachód. Tu mamy Nową Zelandię, a tutaj afrykański przylądek dobrej nadziei. Ale, i to jest kluczowe, zapisał w dzienniku, że w ten sposób nie dokona się żadnego odkrycia. Cook miał jednak plan. Tutaj leży Nowa Zelandia. Tu zaś, na północny zachód, rozległe tereny lądu zwanego Nową Holandią, którego wschodnich wybrzeży nikt jeszcze nie umieścił na mapach. Porucznik James Cook zamierzał wyruszyć na wyprawę badawczą. Jest kwiecień 1770 roku. Swojej rodziny nie widział od ponad półtora roku. Ominęły go 7 urodziny syna Jamesa, 6 Nathaniela oraz 3 małej Elizabeth. Jak sądził, również 1 urodziny małego Josepha. Nie wie, że synek zmarł miesiąc po tym, jak ojciec wypłynął z Anglii. Dowie się o tym dopiero po powrocie do domu, po kolejnych 15 miesiącach.
Tymczasem Cook planuje dalszą wyprawę. Nie jest usatysfakcjonowany ustaleniem, że Nowa Zelandia to dwie wyspy, a nie kontynent. Planuje więc drugą podróż na Pacyfik. Metodyczną, bez taryf ulgowych, badawczą ekspedycję, która ma odkryć prawdę o kontynencie. Taką lub inną, ale prawdę. Zaledwie 3 tygodnie później Cook dostrzega ląd, który zapewni mu miejsce w historii. Przez kolejne 9 dni żeglują w górę wybrzeża, aż Cookowi udaje się wypatrzyć małą zatokę chronioną przed wiatrami. Ludzie nadal przybywają do Nowej Holandii przez tę zatokę. W tym miejscu mieści się dziś lotnisko w Sydney. A Nowa Holandia to Australia. James Cook zakotwiczył Endeavour tam. Gdy wieziono go na brzeg, wyczuł okazję. Wiedział, że zapamiętany zostaje ten, kto jako pierwszy postawi stopę na brzegu. Zwrócił się więc do kuzyna żony, 17-letniego midshipmana, Isaaca Smitha, mówiąc: Isaac, idź pierwszy. Smith wylądował dokładnie na tej skale. Dziś jest tu tablica upamiętniająca Isaaca Smitha. Tam natomiast pomnik wzniesiony samemu Jamesowi Cookowi, a nieco dalej Josephowi Banksowi. Banks i dr Solander, jego kolega naturalista, są zachwyceni Nową Holandią. Wszystko jest tu tak odmienne od pozostałych miejsc na Ziemi. Kolekcje, jakie zebrali na wschodnim wybrzeżu Australii, były dla europejskiej nauki czymś całkowicie nowym. Z pewnością to także nowość dla Banksa i Solandera. W dzienniku można wyczuć ten entuzjazm. To z punktu widzenia naturalisty była całkiem nowa, 1/4 część świata. Naukowcy zebrali 130 nieznanych okazów roślin, w tym jedną, którą Banks nazwał na swoją cześć Banksią. Tymczasem Cook jest zaskoczony. Nie ma ani śladu mieszkańców tego lądu. W przeciwieństwie do Tahitańczyków i Maorysów, mieszkańcy Nowej Holandii jasno dają do zrozumienia, że nie chcą mieć nic wspólnego z białymi przybyszami. Widziałem kilku tubylców, lecz czmychnęli, gdy się zbliżyłem. Ani my, ani tupaja nie rozumiemy z ich mowy, ani słowa. Znaleźliśmy kilkoro małych dzieci. Nie udało się jednak z nimi nawiązać jakiegokolwiek kontaktu. Wydaje mi się możliwe, że ludność aborygeńska uznała, że to po prostu nie dzieje się naprawdę. Tych ludzi tu nie ma. Aborygeni pragnęli odejścia białych. Oczywiście u boku Cooka na łodzi był tupaja, ale nie znał żadnego języka aborygenów. Wyobraźcie sobie, jakże inaczej potoczyłyby się wypadki, gdyby tupaja był w stanie porozumieć się z tubylcami w Botany Bay. Gdyby się porozumieli, byłoby chyba tak. Tupaja powiedziałby: nadchodzą Brytyjczycy i chcą waszej zgody na badanie tych ziem. Aborygeni powiedzieliby, że ziemia nie jest na sprzedaż. Przez 8 długich dni nie następuje istotniejszy kontakt obu kultur. Cook spędza zatem czas szkicując zatokę na mapie świata. Australia i Imperium Brytyjskie zawładnęły postacią Jamesa Cooka. Zrobiły z niego symbol. To odkrywca Australii. Jakiekolwiek wspomnienie o Holendrach i innych Europejczykach, którzy badali te wybrzeża, było traktowane jak świętokradztwo. James Cook, którego interesowały jedynie fakty, byłby tym przerażony. Which brings me
co doprowadza nas do mojego dalekiego krewnego, w pewnej mierze awanturnika, niejakiego George'a Collingridge'a. W roku 1895 opublikował on książkę, która spowodowała wzburzenie. Zakwestionował sam fakt odkrycia Australii przez Cooka. Według niego pierwsi uczynili to Portugalczycy i to 250 lat wcześniej. Dla Australii lat 90. XIX wieku, zdeterminowanej pozostać częścią Imperium Brytyjskiego, była to herezja. Dowodem George'a były XVI-wieczne mapy, znane jako mapy z Dieppe. Okazywały one kontynent zbliżony kształtem i położeniem do Australii, tylko nazywające je Wielką Jawą. Mapy te budzą kontrowersje po dziś dzień. Do dziś również nie rozstrzygnięto kwestii odkrycia Australii. Książka George'a w XIX wieku była jednak jak poruszenie gniazda os. Twierdził, że ówcześni historycy przeceniają brytyjskie odkrycia kosztem licznych dokonań Hiszpanów i Portugalczyków. Historia przyznała pierwszą nagrodę Cookowi. 6 maja 1770 roku, po zakończeniu prac w Botany Bay, kapitan zaczął żeglować w górę wschodniego wybrzeża Nowej Holandii. Przez 3 miesiące metodycznie i skrupulatnie tworzy mapy nieznanych terenów. Rozkazy polecały mu tworzenie dokładnych map wszelkich odkrytych ziem. Idealne ich wykonanie trwałoby całymi latami. Musiałby lądować i przeprowadzać dokładne obserwacje. Było to niemożliwe, zatem wybrał drugie najlepsze wyjście, przeprowadzał badania i odczyty pozycji z płynącego statku. To męcząca praca. James Cook może i był w swoim żywiole, ale wyobraźcie sobie, jakie brzemię nakładało to na jego załogę, która musiała mu w tym pomagać. Przy takim dowódcy ich praca nigdy się nie kończyła. Tego typu badania nie są zbytnio ekscytujące. Prawdziwe odkrywanie to kontakty w terenie. Jego marynarze to wiedzieli. Byli na Tahiti. Przeżyli tam wspaniałe chwile. Czy możemy tam wrócić? Nie, jesteśmy zajęci czymś innym. Tak więc na pokładzie statku rosło napięcie. Wczorajszej nocy, podczas środkowej wachty, nader niecodzienna rzecz przytrafiła się panu Hortonowi, mojemu pisarzowi. Pił wieczorem. Jakieś podłe istoty wykorzystały to, że był pijany i obcięły mu oboje uszu, gdy spał. Cook jest wściekły. Postrzegam ten proceder jako bardzo niebezpieczny podczas takich podróży. To największa obraza dla mej władzy na statku. Posuwa się do tego, że mówi: zawsze byłem gotów wysłuchać skarg na kogokolwiek znajdującego się na pokładzie statku. Cook, pragnący być najlepszym kapitanem na świecie, odebrał to jako osobistą obrazę. Niestety nie wszyscy byli tak oddani sprawie jak on. Jego załoga nie pływała miesiącami, lecz całymi latami. A teraz wlekli się wzdłuż zapomnianego przez Boga wybrzeża. Widzieli je, a nie mogli stanąć na brzegu. Tymczasem ich kapitan przeprowadzał niekończące się obliczenia naukowe, których większość załogi nawet nie rozumiała. James Cook wiązał z tą podróżą swe nadzieje i ambicje. Jednak załoga po 2 latach żeglugi chciała wracać do domu i to najszybciej, jak się da. Panowanie nad załogą to jednak najmniejsze z problemów Cooka. Marynarze donoszą o dramatycznych skokach z głębiny na płciznę. Cook nie może sobie z tego zdawać sprawy, ale płynąc w górę wybrzeża naraża całą wyprawę na ryzyko. Prowadzi Endeavour prosto w pułapkę, na wielką rafę barierową. To jak pole minowe składające się z koralowców żyjących w koloniach na długości ponad 2000 kilometrów. James Cook prowadzi okręt naprzód. Musi się zastanawiać, czy uda się ominąć mielizny, których pełno wokół wybrzeża.
11 czerwca 1770 roku marynarz donosi, że wpłynęli na głębokie wody. Jednak nim zdołał dokonać następnego pomiaru, Endeavour rozbija się o rafę. Na pokładzie statku jest 100 ludzi. Są tam wspaniałe rysunki Sydneya Parkinsona, bezcenna kolekcja obrazów Josepha Banksa, obserwacje z przejścia Wenus, mapy Nowej Zelandii i wybrzeży Nowej Holandii. To statek pełen bezcennych skarbów. Wszyscy patrzą na Cooka, tylko on może ich uratować. Kapitan właśnie staje przed Do wnętrza kadłuba wdziera się woda. Załoga wyrzuca za burtę zapasy, działo, żywność. Wszystko, co pomoże odciążyć jednostkę. Znajdują się 22 km od brzegu. Waży się los setki ludzkich istnień. Po ponad 23 godzinach wylewania wody załodze udaje się odpłynąć od rafy, ale nadal walczą z przeciekiem. Wtedy jeden z marynarzy wpada na pomysł. Midshipman Jonathan Monkhouse przypomniał sobie, że można przeciągnąć pod dnem statku żagiel i przywiązać go trochę jak bandaż ochraniający ranę. Ten pomysł ratuje wszystkim życie, przynajmniej na razie. Żagiel dał im kilka cennych dni, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Endeavour przez 3 dni wlecze się w stronę wybrzeża. James Cook obserwuje unoszące się w górę smugi dymu. Dym oznacza ludzi, a ci osiedlają się tam, gdzie można znaleźć wodę pitną. Jak zwykle do Cooka uśmiecha się szczęście. Znajduje szeroką i płytką rzekę, której nadaje nazwę Endeavour. Dziś najbliższe miasto to Cairns. Dla Cooka miejsce to oddalone było o 5 tygodni drogi wzdłuż wybrzeża Australii z Botany Bay. Mnie pokonanie tej trasy zajęło 3 godziny. Patrząc na wielką rafę barierową, dziwię się, że Cookowi w ogóle się udało. Pokonał drogę wśród zdradzieckich raf koralowych rozciągających się na dystansie równym odległości z Londynu do Moskwy. Miejsce, w którym kapitan zakotwiczył okręt, dziś nosi nazwę Cooktown. Leży niemal na końcu świata, na krańcu wybrzeża Queensland. Najbliższe, większe miasto położone jest 300 km na południe. Drogę do Cooktown wyasfaltowano dopiero w 2006 roku. Wcześniej była to droga gruntowa, w porze deszczowej zmieniająca się w błoto. Cooktown zawsze było odcięte od świata. W 1770 roku, gdy przybyli tu Europejczycy, poczuli się jak na innej planecie. Ponad 16 tysięcy kilometrów od Wielkiej Brytanii, na nieznanej ziemi. Nikt w ojczyźnie nie miał pojęcia, gdzie znajdowali się ludzie Cooka. James Cook wprowadził okręt tutaj. Miejsce było opuszczone. Ci, którzy palili ogniska, dawno stąd odeszli. Wiemy z zapisków kapitana, że wyciągnął okręt na ląd dokładnie w tym miejscu i przewrócił go w błocie, by naprawić dziurę w burcie. Załoga Cooka spędziła nad rzeką Endeavour niemal 2 miesiące. W dziwnej, tajemniczej krainie, zamieszkanej przez jeszcze dziwniejsze stworzenia. Zwierzę było w jasnym, mysim kolorze, wielkości greyhounda. Miało długi ogon. Mógłbym wziąć je za dzikiego psa, gdyby nie sposób poruszania się. Zwierz nie biegał, nie chodził, lecz skakał jak zając czy jeleń. Nie przypomina żadnego ze znanych mi europejskich stworzeń. W końcu załodze udało się schwytać i zastrzelić jedno z tych dziwacznych zwierząt. Następnie zostało ono narysowane przez Sydneya Parkinsona. Był to pierwszy kangur widziany przez Europejczyków. Gdy artysta skończył rysunek, marynarze zjedli torbacza.
To nie jedyni mieszkańcy Australii napotkani przez Cooka. W końcu udało się nawiązać kontakt ze skrytymi aborygenami. Narysował ich Parkinson. Początkowo wszystko szło dobrze. Jednak gdy biali ludzie zaczynają gromadzić zapasy żywności na długą podróż do domu, pojawiają się napięcia. Siadywali razem przy ogniskach. Panowała przyjazna atmosfera, ale moim zdaniem Cook i jego załoga byli zbyt zachłanni. Na przykład aborygeni wchodzili na pokład statku i widzieli 12 żółwi morskich schwytanych na żywność dla marynarzy. Bardzo im się to nie spodobało. Aborygeni chcieli uszczknąć coś dla siebie. Po prostu tak wyglądało życie w rozumieniu ludności tubylczej. Złapaliście nasze żółwie, więc dajcie nam część zdobyczy. I może coś jeszcze. Jednak Cook i jego ludzie dali jasno do zrozumienia, że tak się nie stanie, więc stosunki z tubylcami szybko się pogorszyły. Eric Dirrell jest członkiem plemienia Gugu i Mitir, które spotkało Jamesa Cooka. Nadal przechowują opowieści z tamtych czasów. Doszło do tego, że twoi ludzie podpalili obóz Anglików, a potem sam Cook wystrzelił, raniąc jednego z aborygenów w nogę. Podpalenie było skutkiem rozczarowania przodków tym, że przybysze nie chcą się dzielić. Mieli tyle żółwi na pokładzie. To był dla naszych ludzi istny szok. Pod pewnym względem to dyplomatyczny koszmar. Dziś dla nas, wyposażonych w odpowiednią wiedzę, kontakt z odmienną grupą jest łatwiejszy. Mamy poszanowanie dla tych ludzi, ale Cook takiej wiedzy nie miał. Sądzę, że Cook chciał tylko zreperować statek i opuścić te tereny. Nie spodziewał się, że dojdzie do czegoś podobnego. Sposób, w jaki się zachował, był prawidłowy. Prawdopodobnie to ocaliło życie jego załodze. Gdyby nie wykazał się takim zrozumieniem, pewnie nie byłoby całej tej historii. W końcu 4 sierpnia 1770 roku Cook żegna się z tymi niezwykłymi ludźmi. Prowadzi połatany statek Endeavour przez labirynt wielkiej rafy barierowej. To majstersztyk sztuki żeglarskiej. 18 dni później Cook ponownie przybija do brzegu, by dokonać jednego z najbardziej kontrowersyjnych aktów. Po pierwsze, jeśli był niezamieszkany, a gdy żeglował wzdłuż wybrzeża, jasne było, że tak nie jest. Po drugie, miał rozpocząć dialog z ludnością tubylczą i uzyskać jej zgodę, czego także nie uczynił. Jednak Cook był sługą Imperium Brytyjskiego, które żywiło nadzieję, że może uzyskać przewagę nad innymi potencjalnymi rywalami, zwłaszcza Francją. To, co się wydarzyło, było całkowicie nielegalne. Można powiedzieć, że doszło do kradzieży tego kontynentu jego tubylczym mieszkańcom. Do dziś jest to nielegalne. 23 sierpnia 1770 roku Cook wypływa na otwarte wody, z powrotem na tereny znajdujące się na mapie. Endeavour w końcu powraca do znanej części świata. Płynie ku holenderskiemu portowi Batavia. Dziś miasto nosi nazwę Jakarta. Minęły 2 lata, odkąd załoga statku miała kontakt z czymś choćby w niewielkim stopniu europejskim. Tyle, że Batavia była istną kloaką. Holendrzy przebudowali ją w latach 90. XVII wieku wokół systemu kanałów, takich jak w europejskiej ojczyźnie. Nie był to najlepszy pomysł.
pomysł w tropikach. Woda w kanałach była zamulona zielonym szlamem, pełną ścieków wylęgarnią komarów. Było tak źle, że załoga Endeavour poczuła woń Batavii na długo przed wpłynięciem do portu. Jednak Cook nie miał wyboru, było to jedyne miejsce, gdzie w tym rejonie znajdował się potrzebny mu suchy dok. Musiał naprawić statek i doprowadzić go z powrotem do Anglii. Niedługo po przybyciu załogę zaatakowały choroby. To był najgorszy koszmar Cooka. Marynarze, których utrzymał przy życiu przez 2,5 roku, zaczęli umierać. Jednym z pierwszych był Polinezyjczyk Tupaia, który wiódł ich przez południowe wody. Narysował mapy obszernej części Pacyfiku, był im tłumaczem, nauczycielem. Pełnił też funkcję dyplomaty. Słowa "rozstał się z tym światem" wkrótce zapełnią dziennik Cooka. Po zakończeniu napraw statku, Endeavour opuszcza port, uzupełniwszy zapasy wody pitnej. The thousand drawings by this quiet Quaker will show the world wonders. He was only 25 years old. W ciągu następnych 5 miesięcy śmierć przetoczyła się przez wszystkie sekcje statku. Zmarli między innymi astronom Charles Green, naturalista Sporing. Zmarł Jonathan Monkhouse, którego pomysłem było otulenie uszkodzonego statku żaglem, a także jego brat, chirurg okrętowy William Monkhouse. March 31 marca 1771 roku. Przylądek Dobrej Nadziei. Do tego momentu Cook stracił 1/3 ludzi. Załogi ledwie wystarcza, by wprowadzić jednostkę do portu. Tak blisko domu, a przecież przewiózł załogę dookoła świata, nie tracąc wskutek chorób ani jednego człowieka. James Cook dowodzi obecnie statkiem śmierci. Wśród chorych panowało takie zwątpienie, że ludzie poddawali mu się, sami uważali się za już martwych. Wiemy, jak powinna wyglądać historia odkryć. Najpierw cierpisz, potem powracasz do cywilizacji. Tyle, że oni nie cierpieli, póki nie powrócili do cywilizacji. Wyglądało to tak, jakby nie powinni wcale wracać, a raczej pozostać gdzieś tam daleko. Znali się od dawna, tak więc umierali ich dobrzy koledzy. Myślę, że wywarło to duży wpływ również na Cooka. Gdy Cook grzebał ostatniego ze zmarłych załogantów, nie wiedział, że w Londynie umarła jego jedyna córka, Elizabeth. Miała 4 lata. To już drugie dziecko, które samotnie musiała pochować jego żona. Elizabeth nie ma pojęcia, kiedy i czy w ogóle mąż powróci. Sama mam dzieci, więc myśląc o Elizabeth, która opłakiwała swoje dzieci, naprawdę czuję ból serca. Dwójkę pochowała tutaj, w kościele świętego Dunstana, niedaleko od ich domu rodzinnego w Mile End. Małego Josepha i jedyną córkę Elizabeth. Pragmatyczna i obrotna kobieta. Wychowała się w piwiarni nad Tamizą. Wiedziała więc, co robi, wychodząc za marynarza. Jednak James Cook nie był zwykłym żeglarzem. Podczas 16 lat małżeństwa spędzili razem raptem 4. James Cook był wyjątkowym człowiekiem. Potrzebował więc żony, która była równie twarda i zdeterminowana, by utrzymać rodzinę w całości. Ich małżeństwo było prawdziwie partnerskie, mimo całych lat rozłąki. Na swój sposób Elizabeth była równie wyjątkowa, jak jej małżonek. 12 lipca 1771 roku, po 2 latach i 11 miesiącach na morzu, załoga HMS Endeavour dostrzegła białe klify Dover. Wielka brytyjska wyprawa badawcza dobiegła końca. Mały świat na pokładzie statku nie jest już domem Jamesa Cooka. Cook wraca do tego samego chaotycznego, zabieganego i brudnego miasta, z którego wyjeżdżał. Londyn się nie zmienił, jednak on sam na pewno tak.
Cook nie kieruje się od razu do domu, do rodziny. Najpierw przybywa tutaj, do swych zwierzchników z admiralicji. 3 lata wcześniej pojawił się w tym budynku jako nieznany szerzej kapitan. Zaoferowano mu dowództwo statku Endeavour. Teraz przekazuje swoje drogocenne zapiski i dzienniki kapitańskie. To na podstawie tych materiałów zostanie oceniony. Między tymi zapiskami są plany kolejnej, jeszcze śmielszej wyprawy. To w nich właśnie możemy dostrzec, że Cook jest coraz pewniejszy siebie, a zarazem coraz bardziej opętany swoją pasją. Dopiero co wrócił, a już chce się udać na kolejną wyprawę. To jedna z rzeczy, które go wyróżniają. Wykonał zadanie zdumiewająco dobrze i bez mrugnięcia okiem chce wrócić na morze. Cook zyskał pewność siebie, zdobył wiedzę o Oceanie Spokojnym. Nawet w dzienniku z pierwszej wyprawy widać, że chce raz na zawsze ustalić, czy wielki kontynent południowy istnieje, czy też nie. Jednak Cook w końcu rusza do domu w Mainland z kozą, która jest wówczas słynniejsza niż on sam. Okrążyła Ziemię 2 razy i marynarka w końcu wysłała ją na emeryturę. Teraz zapewni mleko Elizabeth i dzieciom. Kapitan spodziewał się, że w domu zastanie 4 dzieci, ale są tu tylko młody James i Nathaniel. Czy powiedział żonie o tym, że chce znów wypłynąć? Czy oddał jej pisane do niej przez 3 lata listy? Prywatny świat przeznaczony wyłącznie dla niej. Byłyby dziennikiem jego podróży, ale pozostaną niezgłębioną tajemnicą. Patrząc z szerszej perspektywy, podróż była olbrzymim sukcesem. Nie licząc problemów z obserwowaniem przejścia Wenus, a trudno je przecież uznać za porażkę kapitana. Wśród sukcesów są wspaniałe mapy Nowej Zelandii, 2 nowe ziemie, które przyłączył do Imperium, nie wspominając o dalekich szlakach na Pacyfiku. Kolekcja eksponatów historii naturalnej tak duża i niezwykła, że jej skatalogowanie zajęło całe lata. Wszyscy powinni mówić o Jamesie Cooku, a tymczasem światło reflektorów pada na kogoś innego. Kogoś, kto dosłownie urodził się do tej roli. Prawdziwą gwiazdą wyprawy został Joseph Banks. Król Jerzy III udzielił mu audiencji. Ogłoszono, że wielki naukowiec otrzyma do dyspozycji 2 statki, by dokonać kolejnych odkryć na morzach południowych. Ale ludzie, którzy coś znaczą, zdawali sobie sprawę z geniuszu Cooka. Wkrótce otrzyma nagrodę. Miesiąc po powrocie Cooka do jego domu docierają dobre wieści. Lordowie admiralicji, obejrzawszy mapy i dzienniki Cooka, uznali, że zapierają one dech w piersiach. Również Cook zostaje przyjęty na osobistej audiencji u króla i otrzymuje awans na kapitana. Jeszcze raz los mu sprzyja. Po awansie Cook zasiadł w ulubionej kawiarni i napisał pełen pochlebstw list do Banksa. Reputacja, którą być może zyskałem, przypomina mi o olbrzymiej pomocy, jaką od pana otrzymałem. Cook chciał dowodzić następną wyprawą Banksa. Był gotów uczynić wszystko, co konieczne, by powierzono mu tę funkcję. To nie miała być kolejna zwyczajna wyprawa. Tym razem miało dojść do określenia kształtów świata. Podczas pierwszej wyprawy Cook pożeglował na południe od Tahiti, nanosząc na mapę świata Nową Zelandię oraz wybrzeże wschodniej Australii. Jednak na południu na mapach nadal widnieją olbrzymie białe plamy. Wielu ludzi, w tym Joseph Banks, nadal uważa, że znajduje się tam tajemniczy wielki kontynent południowy. Cook wie, że jest właściwym człowiekiem, by go szukać. Sądzę, że byłoby wielką stratą, gdyby sprawy, którą interesowano się od dawna, nie wyjaśniono dziś w pełni. Można tego wszakże z łatwością dokonać, jeśli nawigator wiedziałby, gdzie szukać. Oto mapa, którą przedstawił admiralicji. Wyrysował, tu na żółto, drogę, którą zamierzał pożeglować. Jeśli chodzi o kontynent południowy, nie sądzę, by coś takiego w ogóle istniało.
James Cook nie spodziewa się znaleźć wielkiego kontynentu południowego. Jednak wie, że ta podróż pozwoli mu dokonać czegoś, co usatysfakcjonuje go w jeszcze większym stopniu. Pomoże mu uzupełnić mapy największego oceanu świata. Admiralicja spełnia marzenia Cooka, powierzając mu dowództwo wyprawy Josepha Banksa. Kapitan Cook rzuca się w wir poszukiwań. Tym razem musi zająć się czymś jeszcze. Joseph Banks lubi podróżować w luksusie. Planuje zabranie służących, muzyków, a nawet swojej kochanki przebranej za mężczyznę. By ich wszystkich pomieścić, żąda nadbudowania dodatkowego pokładu, co spowodowałoby niestabilność jednostki. Cook wie, że ten plan to szaleństwo, lecz nie odzywa się ani jednym słowem. Statek nie nadaje się do wypłynięcia. Marynarka poleca usunięcie przeróbek. Wkrótce później Joseph Banks odwiedza swój statek, którego pilnuje midshipman John Elliot. Pan Banks przeklinał i tupał nogami na nabrzeżu jak szaleniec. Bez zwłoki nakazał, by służący ze wszystkimi jego bagażami opuścili statek. Joseph Banks i James Cook nigdy już nie wypłynęli razem. Był to koniec współpracy, która mogła przerodzić się w najwspanialszy duet odkryciów w historii. Pomyślmy o tym przez chwilę. Cook sprytnie to rozegrał. Pamiętając o swym niższym statusie społecznym, wycofał się, pozwalając, by Joseph Banks strzelił sobie w stopę. 16 czerwca 1772 roku Elizabeth rodzi piąte dziecko, Georgia. Zaledwie 5 dni później Cook żegna się z żoną i dziećmi. Wyrusza na drugą półkulę, być może nie powróci. Rok po doprowadzeniu statku Endeavour do Anglii, James Cook po raz kolejny wypływa z Plymouth. Po tym, jak o włos uniknął katastrofy przy wielkiej rafie barierowej, teraz wybrał 2 bardziej wytrzymałe statki. Sam dowodzi Resolution. Siostrzany statek nosi nazwę Adventure. Dowodzi nim Tobias Ferno. W wieku 36 lat jest doświadczonym żeglarzem, który opłynął już świat dookoła. Jednak teraz czeka go dużo trudniejsze zadanie. Musi nadążyć za Jamesem Cookiem. W XVIII wieku dla brytyjskich nawigatorów centrum świata znajdowało się w obserwatorium w Greenwich. Tu, i to dosłownie, zaczynają się południki, linie wyznaczające długość geograficzną. Szerokość geograficzna jest ustalona. Londyn znajduje się na 51. równoleżniku i koniec. Jednak długość trzeba liczyć od jakiegoś punktu, a decyzja od jakiego jest czysto polityczna. Decyzję podjęło najpotężniejsze państwo świata. Pod względem geograficznym ten teleskop to najważniejszy instrument na świecie. Dokładnie na linii obiektywu na podłodze zaznaczono linię. Oto on, południk zerowy. Mosiężna linia biegnie po podłodze, potem po ścianie i na zewnątrz budynku. Następnie przedostaje się do świadomości zbiorowej, okrąża Ziemię i dobiega tu z drugiej strony. Ziemię dzieli wiele takich wyimaginowanych linii, południków. W XVIII wszakże wieku sztuka polegała na tym, by ustalić położenie względem nich. Najprostszym sposobem była żegluga z czasomierzem ustawionym dokładnie na czas Greenwich. Jeśli tam, gdzie się znajdujemy, jest południe, a można to ustalić patrząc na położenie słońca, porównujemy to z czasem Greenwich. Każda godzina różnicy odpowiada 15 stopniom długości geograficznej na wschód bądź zachód od Greenwich. To prosta metoda, ale wymaga zegara. James
John Harrison set himself the task of making a hyper-accurate mechanical clock that will work on a rocking ship in tropical heat and polar cold. He was completely self-taught, and the task he set himself was, everyone said, utterly impossible. For John Harrison, it was the beginning of a lifetime obsession. Here's his first clock. It took four men to lift it. Harrison perfected his clocks over 40 years, making them smaller and more accurate. This is Harrison's fourth clock, the greatest navigational instrument ever made. This is the clock that James Cook is carrying on board Resolution. Cook is going to test Harrison's clock to see if it can indeed solve the problems of measuring longitude. James Cook is in his element. He's never better than he is now, utterly in control, in a way he never can be on land. By contrast, there's little his wife Elizabeth can do to control her world. 3 months after James leaves England, their baby son George dies. The third child, Elizabeth, will mourn alone. It'll be nearly 3 years before she can share her grief with her husband. In the Southern Ocean. Na drugim końcu świata załogi statków Resolution i Adventure wpływają w świat lodów. Jest styczeń roku 1773. Czuję podziw i przerażenie. Pierwsze na widok piękna tego widoku, drugie na myśl o niebezpieczeństwie. Mogłaby to oddać ręka tylko zdolnego malarza. Tym malarzem jest 29-letni artysta okrętowy William Hodges. Pokaże światu cuda takie jak te. Pierwsze w dziejach wizerunki Antarktydy. 14 minut po 11 przekroczyliśmy koło podbiegunowe jako bez wątpienia pierwszy i jedyny statek. Zauważmy, że nie pisze statki. Ferno i jego Adventure jest ignorowany. To było marzenie Cooka. Czemu miałby się nim dzielić? Gęsta mgła rozdzieliła Adventure i Resolution. Podczas gdy Cook szuka wielkiego kontynentu południowego, Ferno płynie na północ, ku ziemi Van Diemena, czyli dzisiejszej Tasmanii. Nie wiedziano wówczas, że jest to część Australii. Ferno starał się to ustalić, ale przeszkodziła mu zła pogoda. Potem pożeglował do dobrze znanej Cookowi Zatoki Królowej Charlotte w Nowej Zelandii. W tym samym czasie Cook płynie po wodach południa. Następnie również kieruje się ku zatoce. James Cook jest na morzu już od 122 dni. Przepłynął 17 tysięcy kilometrów, nie widząc lądu. Dziś przez zatokę przepływa z Wellington prom. Jest równie piękna jak za czasów Cooka. Gdy po raz pierwszy kapitan Cook przybył tu na pokładzie Endeavour, dokonał setek obserwacji astronomicznych, by ustalić długość geograficzną. Teraz sprawdza je, używając zegara Harrisona. Jest bardzo dokładny. Cook był sceptycznie nastawiony do zegara, jednak przekonał się do niego. Nazywa go nawet zaufanym przyjacielem. Eksperyment zakończył się powodzeniem. Chronometry Harrisona to początek nowej epoki nawigacji. Żeglarze nie muszą być już takimi matematycznymi geniuszami jak Cook, by obliczać długość geograficzną. To druga wizyta Cooka na Nowej Zelandii. Martwi się, jak wpłynie to na Maorysów. Za ostry gwóźdź czy cokolwiek innego cenionego przez nich każą prostytuować się swym żonom i córkom.
Niszczymy ich moralność, zarażamy ich chorobami, których dotąd nie znali. Jeśli ktoś temu zaprzeczy, powiem mu, co na handlu z Europejczykami zyskali tubylcy całej Ameryki. Cook wiedział, że kontakty między załogą a ludnością tubylczą mogą spowodować problemy. Mogło oczywiście dochodzić do kłótni o kobiety. Dowodził statkiem, na którym większość stanowili marynarze. Ich nastawienie do prostytucji było takie: mając pieniądze, można mieć gorzałkę i dziewczyny. Cook był chyba jedyną osobą na pokładzie, której to przeszkadzało. Cook opuścił Nową Zelandię podczas tamtejszej zimy roku 1773, by kontynuować poszukiwania wielkiego kontynentu południowego. Było zbyt zimno, by płynąć na południe, więc żegluje wielką pętlą po centralnym Pacyfiku. Jednak spowalnia go Adventure. W przeciwieństwie do skrupulatnego, wymagającego Cooka, Ferno nie dba o dietę załogi. Na pokładzie Adventure panuje szkorbut. Lipiec 1773 roku. Cook kontynuuje przeczesywanie Pacyfiku. Wypełnia luki na mapach, poprawia błędy, dementuje kolejne pogłoski dotyczące lokalizacji południowego kontynentu. Nie znajduje go, więc zwraca się na północ w kierunku Tahiti i, jak sądzę, prawdziwego celu wyprawy. Wolał drobiazgowo nanosić na mapy świat południowego Pacyfiku, niż szukać nieistniejącego jego zdaniem lądu. Odpływając, Ferno zabiera na pokład Tahitankę, Mai. Stanie się w Londynie sensacją towarzyską. Joseph Banks próbował tego samego 4 lata wcześniej, jednak Tupaya zmarł podczas podróży powrotnej. Teraz Cook wspomina tego kapłana i nawigatora. Cook ma ze sobą mnóstwo map. Niektóre są dokładne, niektóre raczej ozdobne. Jednak najniezwyklejszą jest ta wykreślona według informacji Tupai. Wiedza Tahitańczyka obejmowała około 2200 kilometrów oceanu. Spójrzmy tutaj. Zaznaczona jest wyspa Moetanayo. Cook popłynął tam i znalazł wyspę, choć zmienił jej nazwę na Heavy Island. Na krawędzi mapy widnieje kolejna wyspa, Ohetepoto. Cook płynie tam i po raz kolejny znajduje wyspę. Ten z kolei nazwał Savage Island. Następnie Cook wypłynął na wody, których nie obejmowała mapa. Oto mapa wielkiego holenderskiego odkrywcy Abla Tasmana, narysowana 130 lat wcześniej. Popatrzmy na te dwie wyspy, Amsterdam i Middelburg. Cook popłynął tam i znalazł je. Cook połączył te dwie mapy, tworząc jedną o dużej dokładności. Wydaje się to czymś oczywistym, ale pozwala nam zrozumieć sposób rozumowania kapitana. Mamy tu dwóch nawigatorów, odkrywcę Tasmana i Tupaye, którego w XVIII wieku większość ludzi uważała za półnagiego dzikusa. Cook traktuje ich równorzędnie, niezależnie od rasy czy pozycji społecznej. Obsesyjnie dokładna kartografia Cooka wywoła zdumienie jego zwierzchników w admiralicji. Zdziwi ich pasja kapitana, który zrobił dużo więcej niż tylko wypełnił rozkazy podczas poszukiwań wielkiego kontynentu południowego. Po 4 miesiącach tworzenia map Pacyfiku, Resolution i Adventure po raz kolejny płyną do nowozelandzkiej Zatoki Królowej Szarloty. Ale Cook i jego Resolution przybywają samotnie. To doprowadzi do jednego z najsmutniejszych wydarzeń podczas wszystkich podróży Cooka. Umówiłam się na spotkanie z Johnem Robsonem, historykiem, który z racji zainteresowania Cookiem wie o tym wszystko. Czy sądzisz, że był zadowolony z obalenia teorii wielkiego kontynentu południowego? Sądzę, że dla Cooka była to kwestia akademicka. Jeśli taki kontynent by istniał, on by go odnalazł. Cook czekał w zatoce na Ferno i jego statek przez miesiąc. Niecierpliwił się, chciał kontynuować rzekę.
żeglugę. W listopadzie 1773 roku ponownie pożeglował na południe. Raptem 5 dni później do zatoki wpłynął Adventure. Odeszliśmy z plaży na jakieś 100 metrów w busz i spokojny nastrój idyllicznego miejsca prysnął. Wygląda to dosyć strasznie. Czuję się niebezpieczeństwo. Ferno nigdy nie zapomni tego miejsca. Potrzebowali zapasów. Ferno wysłał więc małą wiosłową łódź. Niestety nie wróciła. Następnego dnia wysłał więc kolejną. Jej załoga znalazła na tamtejszej plaży rozczłonkowane szczątki towarzyszy. Zostali zjedzeni. Na pewno zostali zaszlachtowani. Myślę, że pewne części ciała zostały również zjedzone. To naprawdę pozbawiło Ferno zapału do dalszej podróży. Po kilku dniach wypłynął z zatoki, kierując się do ojczyzny. Po paru miesiącach dopłynęli do kraju. Dziś uważa się, że doświadczenia Cooka na mroźnych wodach południowych były inspiracją dla poematu Samuela Taylora Coleridge'a, pieśni o starym żeglarzu. Wiatr wiał wciąż dobry w bryzgach piany, stępka bałwany orze. Byliśmy pierwsi, co się wdarli na to milczące morze. Tyrański nagle podmuch burzy runął na nasze głowy i jakby skrzydłem nas zagarnął, pognał ku południowi. Z dziobem schowany w wodzie prawie, jak ktoś, co pędząc w bitwy wrzawie, depcząc cień wroga, ku rozprawie, schyliwszy głowę leci. Tak na południe pędził okręt w ryczącej tej zamieci. Wnet się zaczęły mgły i śniegi. Zimnica nas przejęła. Jak maszt wysoka, szmaragdowa, kra obok nas płynęła. On January 13 stycznia 1774 roku Cook dopłynął do nieprzebytej ściany lodu. Osiągnął niewiarygodny 71 równoleżnik szerokości geograficznej południowej. James Cook wreszcie osiągnął granicę swoich możliwości. Ja, którego ambicja gna nie tylko dalej niż był przede mną jakikolwiek człowiek, ale i tak daleko jak ludzie mogą się dostać, nie czułem żalu na widok tej bariery. Kapitan Cook zwraca Resolution na północ. 15-letni midshipman George Vancouver, który w przyszłości sam zostanie wielkim odkrywcą i nawigatorem, wspina się na bugszpryt, by znaleźć się dalej na południe niż jakikolwiek inny człowiek na Ziemi. Druga podróż Cooka była chyba największą wyprawą naukową w dziejach. Choć o ironio ważniejsze było to, czego nie znalazł, niż to, co odkrył. Zajął się mitycznym kontynentem i wymazał go z map. Podczas jednej niewiarygodnej podróży ten człowiek z podstawowym wykształceniem doszczętu zniszczył ideę od tysięcy lat dopracowywaną przez intelektualistów. Ich rozmyślania w fotelach na biegunach nie miały szans w starciu z jego bezkompromisową pogonią za faktami. Był to naukowy triumf, lecz zarazem próżny sukces, chociaż Cook jeszcze o tym nie wie. Zrealizował swoje ambicje, lecz zapłaci za to straszliwą cenę. Człowiek, który zawsze chciał nad wszystkim panować, tracił kontrolę nad swoim ciałem. Cierpiał na żołądek tak wielce, że pocił się straszliwie i ledwo mógł ustać. W rzeczy samej po tak wielkiej odpowiedzialności, po olbrzymim wysiłku tak fizycznym, jak i psychicznym, powinien być kompletnie wyczerpany. Anders Sparman, HMS Resolution. Cook poważnie zachorował na, jak to nazywał, dolegliwości żółciowe. Okrętowy medyk nakarmił go jedynym mięsem, jakie było na pokładzie. Pies pokładowy został poświęcony na rosół. Tak więc zyskałem strawę i siłę, a przecież jedzenie to przyprawiłoby większość ludzi w Europie o mdłości. Jest tak poważnie chory.
Wielu myśli, że kapitan umiera. Jednak Cook trzyma się planu. W kwietniu 1774 roku kieruje statek na zachód. Żegluje po wielkiej pętli przez Pacyfik. Na Nowe Hebrydy, następnie Nową Kaledonię, potem na małą wyspę Norfolk, a tydzień później do Zatoki Królowej Szarlocie. Musiał tam czuć się jak w domu. Dzięki wysiłkom Cooka na mapie rozległa biała plama Oceanu Spokojnego jest wypełniana pewną ręką tego znakomitego kartografa. Jednak im bardziej uporządkowana mapa, tym bardziej widać zmianę w charakterze kapitana. Coraz bardziej nieprzewidywalny Cook jest teraz zupełnie innym człowiekiem niż ten, do którego przyzwyczajona była załoga. Mógłby płynąć już do Anglii, ale jeszcze nie skończy. Ku zaskoczeniu wszystkich steruje po raz ostatni na południe, przez lodowate wody południowego Atlantyku. Odkrywa południową Georgię i południowy Sandwich, ale nie kontynent. A przecież wielki kontynent południowy istnieje. To Antarktyka. Cook nigdy jej nie widział, jednak zdawał sobie sprawę, że jeśli coś takiego jest, to nie może to być mityczna kraina mlekiem i miodem płynąca. Ziemia skazana przez naturę na wieczne spoczywanie pod śniegiem i lodem. Jest w tej drugiej wyprawie pewien wyraźny wzór. Trzy podejścia, tak bliskie jak się da do Antarktydy. Jednak po pierwsze nie znalazł jej na Oceanie Indyjskim, po drugie spokojnym, po trzecie atlantyckim. Przepłynął poprzez spekulacje, zniszczył wszystkie te mity, stworzył najdokładniejszą mapę południowego Pacyfiku i południowego Atlantyku. James Cook przez 3 lata i 18 dni określał kształt świata. Pochlebiam sobie, że zamysł tej podróży w pełni zrealizowałem, w wystarczającym stopniu zbadawszy południową hemisferę i ostatecznie kończąc poszukiwania południowego kontynentu. Cook zrealizował swe ambicje. Dotarł tak daleko, jak tylko mógł dotrzeć człowiek. Ale czy nie posunął się za daleko? William Hodges namalował pierwszy znany portret kapitana. Nie jest to twarz szlachetnego, triumfującego bohatera, lecz raczej mroczny wizerunek człowieka opętanego ambicjami. Ambicja ma swoją cenę. Zaczęły ujawniać się wady tego odkrywcy geniusza, tak fizyczne, jak i psychiczne. Te skazy doprowadzą w końcu do jego śmierci. Wersja polska Studio Kompany, tekst Marcin Brodala. Fragmenty pieśni o starym żeglarzu Coleridge'a w przekładzie Zygmunta Kubiaka. Czytała Justyna Garcińska.